Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie w kolejnym odcinku Kropelek nadziei. Ja mam na imię Rafał i dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego. Dopiero teraz, tak na dobre, rozpoczynamy naszą pielgrzymkę śladami Ojca Pio. Nie zapomnijcie także, że dzisiaj jest wspomnienie świętego Jana Pawła II, chociaż jest również coś, co łączy te dwie święte osoby, o czym wspomnę później. Dzisiejsze miejsca są niezwykłe i już teraz, gdy jeszcze przed wyjazdem przygotowuję ten odcinek, już czuję trudne do wyrażenia emocje. Spoglądam na mały obrazek z relikwiami Ojca Pio, który cały czas stoi przede mną na biurku, gdzie przygotowuję kolejne treści na kanał. I już to robi na mnie wrażenie, a co dopiero odwiedzając te miejsca przesiąknięte wręcz na wskroś obecnością tego świętego, pełne duchowej głębi i inspiracji? Trudno mi to sobie teraz nawet wyobrazić, aż mam obawy, by niczego nie uronić. No i by za bardzo nie skupić się na rejestrowaniu materiałów dla Was. Postaram się jednak zachować umiar, a pewnie na wszystko znajdzie się czas i miejsce. Myślę, że to będzie niezwykła okazja, aby zanurzyć się w atmosferę modlitwy, refleksji i historii tego świętego, który jest tak szczególnie bliski naszej wspólnocie. Ta pielgrzymka, jak już mówiłem, to wyjątkowy dar, który otrzymałem na swoje urodziny. Innym pięknym było stworzenie Róży Różańca w intencji naszego kanału i mojej. Wprawdzie podobno przeżywa ona pewne trudności, jednak i tak jestem Wam bardzo wdzięczny za tak niesamowite inicjatywy. Chciałem powiedzieć, że niczym sobie na to nie zasłużyłem, ale przecież na miłość nie trzeba zasługiwać. Po prostu dziękuję. A dzisiaj będziemy odkrywać San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo i inne święte miejsca, które od wieków przyciągają pielgrzymów. A zatem koniec gadania. Chodźcie ze mną. Zapraszam Was do wspólnego przeżywania tej duchowej podróży. Proszę Was także o modlitwę, aby ta pielgrzymka przebiegła szczęśliwie. Po powrocie podzielę się z Wami bardziej osobistymi wspomnieniami i nagraniami z kamery. Dziękuję za Waszą obecność. San Giovanni Rotondo, śladami Jana Pawła II i Ojca Pio. Jakie znaczenie miała nowenna do świętego Jana Pawła II? Dzisiejszą pielgrzymkę rozpoczynamy od San Giovanni Rotondo. Jest to miejsce związane nie tylko z Ojcem Pio, ale także z Janem Pawłem II, do którego odmawialiśmy nowennę. To tutaj Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, spotkał się z Ojcem Pio, co pozostawiło głęboki ślad w jego duchowości. Ojciec Pio przepowiedział wtedy, że młody ksiądz Karol Wojtyła zostanie papieżem, co później stało się rzeczywistością. Spotkanie to miało miejsce w 1947 roku, kiedy przyszły papież odwiedził San Giovanni Rotondo, aby spotkać się z ojcem Pio. Podczas tej wizyty ojciec Pio wyraził swoje przekonanie, że Wojtyła zostanie kiedyś głową Kościoła katolickiego. Przepowiednia ta spełniła się w 1978 roku, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża, przyjmując imię Jan Paweł II. To spotkanie i przepowiednia stały się ważnym elementem duchowej więzi między oboma świętymi. W San Giovanni Rotondo odwiedzimy stary kościół z konfesjonałem świętego oraz jego cele, a także słynny krucyfiks, przed którym ojciec Pio otrzymał stygmaty. To miejsce jest pełne duchowej głębi, która inspiruje do refleksji
nad życiem świętych. Ojciec Pio, prorok naszych czasów. Dlaczego ojciec Pio jest tak szczególnie bliski naszej wspólnocie? Ojciec Pio jest postacią, która szczególnie mocno zagościła na naszym kanale. Codziennie od wielu, bodajże ponad 5 lat, przytaczamy jego słowa w cyklu Mądrość Ojca Pio, które inspirują nas do głębszej refleksji i umacniają w wierze. San Giovanni Rotondo, gdzie spędził większą część swojego życia, stało się miejscem szczególnej łaski i duchowego wsparcia dla milionów pielgrzymów. Ojciec Pio był nie tylko mistykiem i stygmatykiem, ale także prorokiem naszych czasów, którego przesłanie jest nadal aktualne. Jego oddanie Bogu, cierpliwość w obliczu cierpienia i niezłomna wiara stanowią wzór do naśladowania. Warto wspomnieć, że to tutaj, w San Giovanni Rotondo, ojciec Pio spędził większość swoich ziemskich dni, modląc się za innych i będąc dla nich przewodnikiem duchowym. Jego życie i nauki wciąż nam wskazują drogę, jak zbliżać się do Boga i szukać Jego obecności w codziennych sprawach. Nowy kościół z grobem świętego ojca Pio. Czym jest nowy kościół w San Giovanni Rotondo? W San Giovanni Rotondo znajduje się także nowy kościół zaprojektowany przez znanego architekta Renzo Piano. Kościół ten wyróżnia się nowoczesnym, minimalistycznym stylem, w którym prostota form łączy się z duchową głębią. Architektura wykorzystuje naturalne światło, które przenika przez wysokie okna, tworząc atmosferę spokoju i refleksji. Renzo Piano zaprojektował kościół w sposób, który łączy nowoczesne, minimalistyczne formy z tradycją duchową. Użycie naturalnych materiałów, takich jak kamień i drewno, nadaje wnętrzu ciepły, przyjazny charakter, a przestrzenne, otwarte wnętrze zachęca do modlitwy i kontemplacji, podkreślając jednocześnie piękno prostoty i sakrum. W krypcie tego kościoła znajduje się grób świętego ojca Pio, który przyciąga rzesze pielgrzymów z całego świata. To miejsce modlitwy i kontemplacji, gdzie każdy może oddać hołd świętemu, który poświęcił swoje życie dla innych. Kościół ten jest symbolem oddania i miłości ojca Pio do ludzi oraz miejscem, w którym można poczuć jego duchową obecność. Droga krzyżowa. Refleksje na ścieżkach ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Jakie refleksje towarzyszą drodze krzyżowej? Podążając śladami ojca Pio, mamy odbyć drogę krzyżową, która rozciąga się na wzgórzach otaczających San Giovanni Rotondo. Ta droga krzyżowa to nie tylko miejsce modlitwy, ale również głębokiej refleksji nad cierpieniem i miłością Chrystusa. Ojciec Pio codziennie rozważał mękę pańską, co było dla niego źródłem siły w trudnych momentach życia. Przechodząc tą drogą, będziemy mogli zastanowić się nad naszym własnym życiem i tym, jak radzimy sobie z trudnościami, które nas spotykają. Jakie są nasze własne krzyże, które niesiemy? Czy potrafię, podobnie jak Chrystus, przyjmować cierpienie z miłością i oddaniem? Droga krzyżowa zachęca do poszukiwania wewnętrznej siły, by stawić czoła wyzwaniom i odnaleźć sens nawet w trudnych chwilach. Monte San Angelo, grota świętego Michała Archanioła. Dlaczego grota świętego Michała jest tak ważna?
Po wizycie w San Giovanni Rotondo udajemy się do Monte San Angelo, gdzie nawiedzimy grotę świętego Michała Archanioła. To miejsce jest jednym z najstarszych sanktuariów chrześcijańskich w Europie i od wieków przyciąga pielgrzymów. Według tradycji to właśnie tutaj święty Michał Archanioł objawił się kilkukrotnie, co sprawiło, że grota stała się miejscem szczególnej łaski. Grota ta była świadkiem licznych cudów i uzdrowień, co dodaje jej jeszcze większego duchowego znaczenia. Białe domy miasteczka Monte San Angelo dodają temu miejscu niepowtarzalnego uroku, a sama grota emanuje atmosferą spokoju i duchowej mocy. Warto wspomnieć, że grota świętego Michała była miejscem odwiedzanym przez wielu świętych i papieży, co świadczy o jej znaczeniu w historii Kościoła. Spacerując po miasteczku, można poczuć wyjątkowy klimat tego miejsca, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Ścieżki prowadzące do groty są pełne pięknych widoków, a sama grota emanuje niezwykłą energią, która nastraja do głębokiej refleksji i modlitwy. Monte San Angelo jest miejscem, które pozostawia w sercu każdego pielgrzyma trwały ślad, pełen duchowego wzbogacenia i wewnętrznego pokoju. Monte San Angelo, białe miasteczko pełne uroku. Co wyróżnia to miasteczko? Monte San Angelo to przede wszystkim grota świętego Michała Archanioła, jedno z najstarszych sanktuariów chrześcijańskich w Europie, które od wieków przyciąga pielgrzymów. Grota ta jest miejscem, gdzie święty Michał Archanioł objawił się kilkukrotnie, co uczyniło ją miejscem szczególnej łaski i duchowej mocy. Święty Michał jako potężny obrońca w walce ze złem jest patronem tego miejsca, a jego obecność jest odczuwalna w atmosferze modlitwy i refleksji. Grota była świadkiem licznych cudów i uzdrowień, a pielgrzymi przybywają tutaj, aby prosić o wsparcie w swoich zmaganiach duchowych i życiowych. Warto wspomnieć, że to miejsce było odwiedzane przez wielu świętych i papieży, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie w historii Kościoła. Świętość i uzdrowienia. Historia świadectw wiary w Monte San Angelo. Jakie cuda miały miejsce w Monte San Angelo? Monte San Angelo jest znane nie tylko ze swojego piękna, ale również z licznych świadectw, cudów i uzdrowień, które miały miejsce w ciągu wieków. Wiele osób przyjeżdża tutaj z nadzieją na duchową przemianę oraz fizyczne uzdrowienie. Opowieści o cudach związanych z grotą świętego Michała Archanioła dodają temu miejscu wyjątkowego znaczenia. Grota ta była świadkiem wielu nadprzyrodzonych wydarzeń, które przyciągają pielgrzymów z całego świata, szukających wsparcia i nadziei. Świadectwa tych, którzy doznali łaski w Monte San Angelo, są głębokim przypomnieniem o Bożej obecności i mocy działania w naszym życiu. Wiele z tych świadectw dotyczy uzdrowień zarówno ciała, jak i ducha, co pokazuje, jak wielką siłę ma modlitwa i wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Pielgrzymi często dzielą się swoimi historiami o duchowym umocnieniu, którego doświadczyli w tym miejscu, co dodaje im odwagi do stawiania czoła trudnościom codziennego życia. Monte San Angelo dzięki swojej duchowej głębi staje się miejscem, w którym można odczuć niezwykłą bliskość Boga, a świadectwa ludzi są żywym dowodem na to, że cuda wciąż się zdarzają.
To miejsce oferuje nie tylko nadzieję na fizyczne uzdrowienie, ale także na przemianę serca i odnowienie wiary, co sprawia, że Monte San Angelo pozostaje jednym z najważniejszych sanktuariów chrześcijańskich na świecie. Dziękuję Wam serdecznie za wspólne przeżycie tego odcinka Kropelek Nadziei. Mam nadzieję, że ta, wprawdzie duchowa, podróż była i dla Was inspiracją i pomocą w odkrywaniu głębi naszej wiary. Po moim powrocie podzielę się z Wami szczegółami i nagraniami z tej niezwykłej drogi. Ojciec Pio i Jan Paweł II pozostawili nam bezcenne przesłanie – życie pełne modlitwy, miłości i oddania. Czy my również możemy żyć w taki sposób, by być przykładem wiary? Życzę Wam wiele siły, wiele odwagi i równie wiele nadziei w codziennym życiu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Szczęść Boże! Zaproszenie do radości. Z Księgi Psalmów. Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? Słowa Rainera Haaka. To nieistotne, czy dzisiaj pada deszcz, czy świeci słońce. Nieważne, czy cieszysz się chwilą wolnego czasu, czy też masz przed sobą dzień pełen obowiązków. Wiedz, że dziś jest dzień bardzo szczególny, dzień niezwykły, cenny. Pan stworzył go z myślą o tobie. Ciesz się tym dniem i przyjmij go z wdzięcznością z rąk Boga. Nie warto odbierać radości każdemu dniowi już w pierwszych jego chwilach, pozwalając zapanować nad sobą mrocznym myślom. Nie warto spędzać nocy na zamartwianiu się rzeczywistymi lub urojonymi smutkami, roztrząsając niepokojące problemy. Ale warto postanowić, że będzie się szczęśliwym w tym szarym dniu. To, czego nie da się zmienić, wystarczy z ufnością zawierzyć Bogu.